Siemandero, witamy was na travelers.pl. Co was mamy dzisiaj? Pewnie już wiecie, cwaniaki, bo przeczytaliście tytuł odcinka. Ale zabawne, haha. Lecimy do Budapesztu. Co, dawno nic nie byliśmy, nie? W sumie. Jedziemy sobie pociągiem na taki szybki wypad, na niecały tydzień. W sumie tydzień nas nie będzie ogólnie, bo trzeba jeszcze dojechać do Warszawki i z powrotem. Nie jedziemy, nie? Czekamy na busa i go. Odbiór. Słuchajcie, za bileciki zapłaciliśmy 530 zł na dwie osoby, także to nie jest jakoś dużo. Bilety są z Warszawy. Do Warszawy trzeba dojechać jeszcze oczywiście. Stówkę nam wyszły bilety już za też dwie osoby. No, 5 dyszek na łeb, także nie ma lipy. Co do jeszcze z noclegów i tak dalej, jeszcze nic nie wiemy, nie mamy nic tak naprawdę. Standardowo znajdziemy sobie coś pewnie po drodze. Nawet nie wiemy, czy chcemy w jednym miejscu, czy będziemy się jakoś przemieszczać, także no, jedźmy. Słuchajcie, ogólnie jedziemy z Tczewa, czyli z okolic Gdańska. Do Warszawki mamy niecałe 3 godzinki, ale z Warszawki do Budapesztu czeka nas 14 godzin. Już jak dobry lot, naprawdę dłużej chyba niż do Meksyku lecieliśmy, także będzie wesoło. Tak, dobra, mamy, jesteśmy w Warszawce. Teraz mamy 2 godzinki jakieś, idziemy sobie coś ogarnąć do jedzenia i tak dalej. I ruszamy dalej, dalej pociągiem oczywiście. No. No i elegancko jesteśmy już w drugim pociągu, na szczęście mamy pusty przedział i 14 godzinek drogi przed nami, więc spinamy po ślady. Przypał. Jestem. Jakby ktoś pytał, jak wygląda człowiek po 14 godzinach w jednym pociągu, to wygląda tak. No, mamy nasz przeszklony dworzec. Jesteśmy w Budapeszcie. Idziemy. Lecimy, nie? Dobra, tak wygląda dworzec. Jesteśmy właśnie w stolicy. W Budapeszcie, oczywiście stolicy Węgier, skąd chcę pozdrowić mojego ziomeczka Gobiego, którego poznałem w Niemczech, który zawsze wyzywa wszystkich od jebanych cyganów i nie mylił się tym razem, ponieważ Węgrzech jest od ciula cyganów i mają z nimi problem. Przynajmniej tak czytałem i tak mi mówił ziomeczek, także zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, cwaniaczki, kawulinkę zrobiliśmy sobie. Już przeszliśmy nasz hotel ogólnie, niestety babeczka się nie odezwała, także szybciej raczej nie wejdziemy tam, więc idziemy sobie do parku jeszcze poczekać. Mamy jeszcze parę godzinek, żeby odłożyć nasze tabołki i móc w końcu ruszyć normalnie. I dobra, dochodzimy do tego parku. Niestety spodziewałem się, szczerze mówiąc, że będzie trochę więcej zieleni, no ale i tak robi spoczko wrażenie. Coś o budynkach to wam poopowiadam chyba jutro, mi się zdaje. Bo nie ma sensu chyba, jak niedługo będziemy zwijać stąd. Dobra, dochodzimy do takiego placyku. Tutaj jest jakiś zbiornik wodny, sztuczny na pewno. Co mnie wkurzyło właśnie, nie ma przejścia. A ja chcę na ławeczki tam. Nieładnie, nieładnie z ich stanu, ale knajpkę mają ładną tutaj od razu. A babeczka się zgodziła, pół godziny szybciej całe będziemy mogli wejść. Także jest elegancko. Mały tip dla jaraczy. W tabak shopach można te kobletki kupić. Dobra, czekamy pod kamieniczką. Będzie nasza kamieniczka. I czekamy na kluczyki, zaraz ma pani być. Ponoć. Dobra, jesteśmy już w środeczku. Kamienica wygląda w środku tak. Tu jest nasz pokoik, nasz apartament mini. Mamy kuchnię w końcu normalnie wyposażoną w kuchenkę, mikrofalę i tak dalej, lodówkę. Co mamy, pokoik? Jakiś grzyb tutaj macha, nie wiem skąd on się tu wziął. TV, co jakaś kanapa ze stolikiem, znaczy fotelik bardziej. Ładne ściany mają akurat, takie daje faktycznie wrażenie, jakby się niby przy oknie siedziało. Łóżko, szafeczka i łazienka. Bęk. Mamy pralkę nawet, jakbyśmy chcieli. Jest ładna, trzeba przyznać. Co ciekawe właśnie, większość apartamentów ogólnie tutaj na Węgrzech ma pod sufitem praktycznie. Tam, nie wiem czy widać, są gniazdka ogólnie i większość apartamentów ma łóżko po prostu nad sufitem praktycznie zrobione. Tylko że tu babeczka powiedziała, że nie chce tego robić, bo to wygląda mniej przestrzenie, wygląda na mniejsze na pewno. Bo wyobraźcie sobie, że połowę tutaj jeszcze góry zajmuje łóżko i schodki tam do góry. Ale przypuszczam, że wtedy by wrzucili kanapę na dół, do góry łóżko i czwóreczka apartament jest, że można trzepać pieniążki. Także no, fiu.
Słuchajcie, dostaliśmy czekoladkę i po wodzie na start. I ogólnie Sara mówi, że jest bardzo ładnie wyposażone wszystko, że jest sól, pieprz, folie jakieś aluminiowe, wykałaczki, no patelnie, garnki, to tam wiadomo, że w porządku, naprawdę zapowiada się fajnie. Lecimy sobie do sklepiku i dzisiaj pewnie nic nie będziemy większego działać, bo w pociągu jakoś zbytnio się nie wyspaliśmy, ale jeszcze to przemyślimy, także jeszcze nie jest nic przesądzone. Standardowo mamy obok siebie dwa sklepiki jakieś małe, takie dosyć, no, bardzo małe. Jeden jest większy, no ale idziemy do marketu jakiegoś, zobaczyć jakie ceny mają. To najbliżej mamy kilometr z kawałkiem, także nie jest źle ogólnie, no ale trzeba i tak iść, nie? Muszę przyznać, że mają spoczko ogólnie produkty, jeżeli chodzi o Lidla, o bułeczki różne i tak dalej, jakieś tu mają ciastka z jalapeno, jakieś inne takie, no mają inne produkty niż my na pewno. Muszę przyznać, że jest tu ogólnie bardzo ciasno, drażni mnie to, a ceny są podobne nie jak w Polsce, szczerze mówiąc jest trochę taniej, szczerze mówiąc nawet większość rzeczy przynajmniej. Słuchajcie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, mieli fajny wybór naprawdę w Lidlu, bardziej urozmaicony tak naprawdę. Jedyny minus, że był bardzo mały, było cienkie naprawdę przejście daleki, no ale stolica, jednak się nie ma co dziwić, to był w bloku normalnie, powiedzmy, Lidl taki postawiony, a nie wolno stojący sobie taki budynek, także nie ma co za wiele oczekiwać, nie? Słuchajcie, na pierwszy tak rzut oka wygląda tu całkiem ładnie, trzeba przyznać, ładne budyneczki nawet mają, nie są najnowsze na pewno, są to głównie też właśnie kamienice jakieś i tak dalej, ale ma jakiś to swój klimacik, jest cicho dosyć, dużo elektryków, hybryd powiedzmy jeździ po mieście widać. No i jest okej, mi się wydaje, na razie. Tylko ludzie są tacy jacyś zabiegani, widzę, życiem, pchają się tam w sklepie i tak dalej, by się spieszyli właśnie, bo nie wiem, ostatni towar im zabiorę albo coś. No ale poza tym jest okej na razie. I elegancko mamy kolejny dzionek, jak zwykle nie wyspani, znaczy wyspani bardzo, pełni energii i tak dalej, lecimy. Co mi się już tu rzuca w oczy, drugi dzień. Idziemy tymi wąskimi takimi uliczkami, tutaj jest pełno właśnie bloków, nie ma żadnej trawy i psy wszystkie sikają tutaj na wszystkie budynki po kolei, jak lecą znaki i tak dalej, wali strasznie szczochem ogólnie, ale tylko miejscami póki co, nie jest tak źle jak w Kostaryce było na przykład, także, albo Salwadorze, no, że idziemy na jakieś atrakcje, nie? Dobra, przed nami znowu dworzec tam jest, niestety on jest w remoncie. Fajne kupułki miał ogólnie, ale no cóż, są zasłonięte, remontowane. Znowu mam fartę jak z Big Benem normalnie. Założę się, że jeszcze kilka budynków pewnie będzie w remoncie albo coś. No i nic, idziemy dalej, nie? Dobra, przed nami Pałac Eiffla pierwszy, skończona budowa w 2004 roku. No i jest to biurowiec po prostu zwykły tak naprawdę, że nic specjalnego. Wyróżnia się jakąś tam szczególną ochroną zabytków różnych i tak dalej. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki. To mnie dziwi ogólnie, Kongi z Lidla ogólnie, to nie są oznaczone jako energy drinki, to są drinki z witaminami i jest reklamowane, że to są witaminy i tak dalej, nie, że to jest tauryna, kofeina, jakieś inne śmieci, tylko witaminki, bardzo dobre. A ci ogólnie sporo jest takich kamienic, dosyć wyglądających na stare, dosyć sporych, ładne, mają właśnie jakieś zabudowy, różne kolumny i tak dalej. Ładnie to wygląda w mieście. I co, standardowo też, gdzie pełno kościołków. No tego nie da się uniknąć akurat. Gdzie tak wygląda szkoła biznesu. Ogólnie jakieś uniwerki, widzę i tak dalej, też mają takie potężne budynki. Wszędzie są potężne budynki dookoła tak naprawdę. I dobra, mamy tutaj parlament. Cały wielki, ładny, w dzielnicy Peszt. Tutaj była jedna z biedniejszych tak naprawdę dzielnic kiedyś, ale ogólnie połączyli trzy miasta, tutaj były mniejsze, w jedno, w Budapeszt. Zrobili z niego stolicę ogólnie i tak rozkręcili tutaj. Była tu biedna dzielnica, musieli ogólnie osuszyć w ogóle cały teren, bo było tutaj bagno, było pełno drewna, musieli powywozić. Otworzyli specjalnie linię tutaj kolejową, żeby to ogarnąć. I specjalnie jako symbol nowego ogólnie tutaj miasta, większego i tak dalej, postawili właśnie tutaj taki parlamencik sobie. Z drugiej strony jest rzeka Dunaj, zaraz się przejdziemy.
Słuchajcie, ogólnie cały gmach tutaj, ten parlament jest jednym z największych na świecie parlamentów. Kurde, filmik mi wyłączyło. I co, został zbudowany w 1904 roku, ogólnie została zakończona budowa jego. W 1885 rozpoczęli budowę. No i co, i wykorzystali od ciula wszystkiego, co się dało. Ponad 40 kilo złota z 40 chyba ton ogólnie kamieni różnych szlachetnych i z 40 milionów cegieł czy coś takiego, jak się nie mylę. Także no trochę to kosztowało na pewno. Czy to widać, jest ogromne. Ogólnie powierzchnia użytkowa budynku jest prawie 18 tysięcy metrów kwadratowych. Długości ma 265 chyba metrów i szeroki jest na 123 metry ogólnie, że jest dosyć wielki, a wysokość kopuły to prawie 100 metrów, 96 jakoś. Także no. W środku znajduje się ogólnie prawie 700 pomieszczeń, 690 parę, 20 parę schodów ogólnie, znaczy w sensie całych takich klatek schodowych, 13 wind, ogólnie z 200 biur z tych wszystkich pomieszczeń, to są biura właśnie 200. No i ogólnie wszystkiego jest sporo tak naprawdę. Znajduje się tam też relikwie ogólnie, korona ich byłego króla, a za mną znajduje się pomnik bohaterów ich tu węgierskich oczywiście. I co? Idziemy na drugi pomniczek. Mamy od drugiej strony jeszcze ten pomnik ich. A tu jakiś płuczak będzie szedł. O Jezus, skąd on się tu wziął? Kto go tu przywiózł? Ogólnie tam jest jeszcze w środku 27 podwórzy. Nie, przepraszam, 27 wejść jest, 10 jest podwórek, różnych podwórzy i tak dalej. Także jest dosyć spory na pewno. A, i ogólnie zewnętrzne ściany tutaj, niektóre zdobią herby dawnych wielkich Węgier i tak dalej. I to pewnie metro albo coś. Życie, idziemy raczej to, co tu mają. Dobra, i jesteśmy bliżej, jest to pomnik ogólnie arystokraty i polityka węgierskiego. I po drugiej stronie oczywiście jest dalej parlament. I dochodzimy też do Dunaju w końcu. No i mamy Dunaj, piękny, wielka rzeka. Słuchajcie, ogólnie cały parlament da się zwiedzać, jest otwarty oczywiście dla zwiedzających. Tylko jak są jakieś tam sesje parlamentarne, to mogą być jakieś ograniczenia i tak dalej. Ogólnie tam się też znajduje jakieś muzeum poświęcone całemu właśnie temu parlamentowi i tak dalej. Węgierskiemu ogólnie parlamentarzowi i w ogóle. I przejdziemy się później oczywiście na drugą stronę Dunaju. Zobaczyć, co tam jest i tak dalej, ale na razie idziemy jeszcze po tej stronie, mamy co zwiedzać. Na pewno cały parlament ogólnie robi wrażenie nocą. Na pewno o wiele ładniejsze lampeczki są, ładniej to wygląda i w ogóle, ale to jeszcze zobaczymy, na pewno mamy czas. Także nie jest źle, idziemy dalej na bazylikę chyba. Dobra, mamy drugi pomniczek z drugiej strony tutaj. I tak jeszcze wygląda dalsza część tutaj parlamentu. Idziemy zobaczyć i zmierzamy dalej. Słuchajcie, ogólnie ten plac przed parlamentem cały jest ogromny. Znaczy ogromny, jest spory. Co mi się podoba, jest tam zieleń, której nie można deptać, nie można psów wyprowadzać. I faktycznie widzę, że jest to szanowane i pilnują tego. Co mi się podoba, bo nie lubię właśnie, jak zawsze są zakazy deptania trawy, a widzę pięć psów biega i sra sobie tam na lewo i prawo, nie? Właściciele nie potrafią dopilnować, albo nie chcą może raczej. I mamy ostatnią stronę, przedostatnią w sumie, tutaj parlamentu. Ładne zdobienia ma, trzeba przyznać, tutaj, gdzie widać. No i od ostatniej strony, już po drugiej stronie Dunaju wam pokażę. I tu mamy jeszcze kolejny pomnik. Bęk, bęk. Błagam, weźcie ode mnie tych szwabów wszystkich. Słuchajcie, ponoć ogólnie psuję wycieczkę, nie trzymam się planu wycieczki, ale chciałem sobie z ziomkiem posiedzieć chwilę, bo ma podobnie wkurwioną minę do mnie.
Słuchajcie, ogólnie zobaczcie tutaj od strony Dunaju, jak miasto jest wysoko zbudowane ogólnie. Wszędzie wielkie budynki właśnie wokół rzeki, jakieś kopuły i tak dalej, co chwilę kościoły różne. Ogromne ogólnie to wszystko jest. Ładnie to wygląda na pewno. My będziemy szli na pewno tamtym mostem z tyłu. No ale na razie jesteśmy tu, więc nie oczekujcie, że przelecę przez niego. Czy jedne flagi? Tu już są drugie flagi. Oczywiście Węgry dalej i Unia Europejska tam w tle. Widać już trzecie, wy nie zobaczycie ogólnie. I praktycznie co kawałeczek tak właśnie jest. Gdzie mamy tu po drodze? Taki mini placyk ogólnie. Fajnie to wygląda, a co no? Pamiętnia, ogólnie atak Hitlera, to jest antyhitlerowskie ogólnie, są rzeczy fajne, tu wygląda to, walizki stare, świeczki różne i tak dalej. No i to ma upamiętniać atak Hitlera właśnie, to jest protest przeciwko niemu tak naprawdę. No i prawidłowo, szczerze mówiąc, no co. No a przed nami jeszcze tu jest dalej cały Exchange Plac, czy jak to się tam nazywa. Podejdziemy. Ten pałac ogólnie cały, tak dalej, jest poświęcony ogólnie giełdzie papierów wartościowych i tak dalej. No i tu jest jeszcze taki placyk. No i elo, nie będziemy się spuszczać nad tym, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o samą giełdę ogólnie, to bardzo polecam zainwestować te pieniążki jakieś tam. Ja zaczynałem od chyba 5 euro, dolarów czy coś takiego. To nie są jakieś super kwoty, a naprawdę uwierzcie mi, że od grosza do grosza idzie coś ustukać. Dobra, idziemy dalej, a chciałem powiedzieć jeszcze na temat tych budynków tu wszystkich. Ogólnie większość jest fajnie zdobiona, mają jakieś kolumienki, jakieś tam inne takie posążki i tak dalej. Ładnie to wygląda naprawdę. No niestety budowa, akurat remonty muszą być wszędzie, tego się nie uniknie, zwłaszcza w stolicy. Teraz znajdujemy się na placu Świętego Stefana, na którym położona jest Bazylika Świętego Stefana. Jest największym kościołem ogólnie rzymskokatolickim tutaj, ogólnie w Budapeszcie, ogólnie największym kościołem tak naprawdę. I co, zbudowano go w 1905 roku, go poświęcono, przepraszam, to jakoś tak było, a w 1851 go zaczęto budować. No i co, jest zbudowany w stylu neorenesansowym i jest kościołem kolejnym bogatym, kolejnym mafijnym, kurde, budynkiem, który robi krocie pieniędzy, a nie oddaje nic i nie płaci podatków. Tak to wygląda. Sam kościół może powieścić około 8500 ludzi wiernych i tak dalej, i niewiernych. Jest takie porządne wesele. Jest porządne wesele, można tu zrobić, tak. No i co, idziemy chyba, zobaczę, co? A idziemy, ponoć jakieś bilety są, ale miało być darmowe, więc nie wiem, o co chodzi. Dobra. Sramy na ten kościół, jest płatny i wejście kosztuje 2000 forintów tych węgierskich. Czyli 25 zł chyba od osoby. Wiadomo, zniżki rodzinne, familijne, tam właśnie, jakieś seniorów, grupowe. I chuj mnie to jest kurwa kościół, wy go zbudowaliście, że bierzecie pieniądze teraz za niego. Porażka, idziemy dalej. Nisk, kolejny raz chciałem się wejść, pomodlić, pokazać, że jestem prawdziwym katolikiem i w ogóle, ale nie stać mnie na to, nie jestem za biedny na wiarę i nie mogę wejść do kościoła się pomodlić. A i tu mamy jeszcze taki placyk teraz i jest młyn, mi się podoba właśnie, ale niestety jest w ogóle niebo cały czas zachmurzone, wczoraj było o wiele ładniej, no ale co poradzisz, nic nie poradzisz, idziemy zapytać o ceny. Słuchajcie, młyn kosztuje 50 zł niecałe, za osobę oczywiście, wiadomo, dzieci, seniorzy i tak dalej, inaczej. Ale nie jest zła cena, szczerze mówiąc, w Krakowie ostatnio byliśmy, było droższe. No fajne, ale mały dosyć jest, szczerze mówiąc, tak nie wygląda na super duży. Fajna opcja jest ogólnie, że można przeskoczyć kolejkę za 600 forintów ich, ale kolejki nie było. Także nie. Jakieś 8 zł. No to jest jakieś 8 zł za przeskoczenie kolejki w razie czego, jakby się chciało. Nie jest źle. Ej, nie szuraj na mnie. Mamy tu skatepark od razu obok. Fajne miejsce ogólnie, tutaj można sobie pochillować. Wyjść na blancika, popatrzeć jak sobie ludzie jeżdżą na desce. Na młyn można iść i tak dalej. Jeszcze ładne słoneczko wyszło. Tu mamy katedrę jakoś, ale nie ma jakoś wiele informacji o niej.
staro wygląda ogólnie, to na pewno. No i co, tu mamy za mną jest jakiś kościół ewangelicki, to nas nie obchodzi, raczej idziemy dalej na plac. Patrz, tu mamy taki pomnik, powiedzmy, z klocków Lego zrobiony. I ogólnie to jest replika oryginalnego jakiegoś kamienia tak dalej, która ogólnie ma prawie 6 metrów długości, wysokości ma 2,5 metra prawie, waży prawie 3 tony ogólnie. Słuchajcie, to jest zbudowane z 850 tysięcy klocków Lego. No, niedużo do miliona już im brakowało tak naprawdę. A i budowali to 560 godzin ogólnie z klocków. Jest spoko. To wejście mi się podoba, lubię takie łuki tam jak są. No wejście właśnie. Co, idziemy tutaj, wiedziałem, że tak skończy się to. Zawsze mam nosa do tego, gdzie iść ogólnie i mieliśmy tu iść. Także elegancko. To mi się też podoba, książki, dużo książek wystawiają na sprzedaż i dalej pchają tam w życie w to, że jeszcze nie wyszło to tak z obiegu, powiedzmy. I na ulicach po prostu sprzedają te książki. Nie tylko w sklepikach, księgarniach i tak dalej. No i mamy tutaj synagogę Rumbach. Trochę słabo widać z tego kątu. Niestety bliżej nie mogę tam podejść, znaczy dalej nie mogę się oddalić. No i co, ona była budowana w 1869 do 72. No i co, i oczywiście, jak wiecie, synagogi są żydowskie i została ogólnie zbudowana jako druga tutaj synagoga w Budapeszcie po wprowadzeniu równouprawnienia dla Żydów właśnie. No. Słuchajcie, ogólnie znalazłem fajną atrakcję tutaj. Można się wybrać na taki tour małymi samochodzikami ogólnie. I beka ogólnie, patrzcie, one są tutaj za kratkami. Może będzie widać takie samochodziki małe. Śmieszne są na pewno. Bym się wybrał na to, zobaczymy, może napiszemy do nich. Słuchajcie, ogólnie idziemy sobie ulicą, jedną kierunkową. Ziomeczek się do nas zatrzymuje i się pyta, czy nie chcemy jakiegoś koksu albo czegoś. I ja tak patrzę, a za nim chyba z 6 samochodów i czeka na naszą odpowiedź. Widzę, wyjebane miał chłop totalnie, że na niego ludzie czekają ogólnie. On po prostu chciał coś sprzedać, nie? Już nie chciałem dopytywać, czy ma naszą krajówkę, czy co tam ma. Ale mówię, dobra, jedź, jedź lepiej. No i przed nami największa już tutaj synagoga i pierwsza zarazem. W Budapeszcie, wielka synagoga Dohany czy coś w tym stylu. I niestety wejście jest płatne, jakoś kostówki. Jest tutaj też cmentarz ogólnie ofiar Holokaustu, jakieś pomniki i muzeum też ofiar Holokaustu. Całkiem spore. Wejdzie, ta synagoga ogólnie jest największa w Europie i trzecia na świecie, zaraz po w Jerozolimskiej i w Nowym Jorku synagodze. Mieści około 3000 ludzi. No i została zbudowana w 1854 do 1859. Jakby ktoś pytał jeszcze, co przywieźć z Węgier, to ładne kryształy robią. Dużo osób poleca. Naprawdę ładnie im to wychodzi. Mają tego sporo na pewno, różnego rodzaju kolorów, kryształów. Te są ładniejsze, ojeju, ojeju. Cię ogólnie przechodząc tu uliczkami, fajnie się idzie, przyjemnie na pewno. Ładne budyneczki mają uliczki, to trzeba im przyznać. Słuchajcie, wchodzimy na most Elżbiety, będzie trochę głośno, ale wam coś opowiem. W 1897 zaczęto go budować, w 1903 ukończono jego budowę i to jeden z bardziej charakterystycznych ogólnie mostów tu w Budapeszcie jest. Łączy dzielnicę tutaj Pesztu z pierwszą jakąś dzielnicą dalej tam. I co? No jest nazwany na cześć królowej Elżbiety, nie? I takie widoczki można spotkać tutaj. Patrzcie, co jest z drugiej strony ogólnie. Chciałem tam przejść, ale ciężko tak przebiegać ogólnie. Słuchajcie, co do Dunaju, to jest ogólnie drugą największą rzeką w Europie. Także, no jest kolos, trzeba przyznać. Tam jest ogólnie wejście, dalej na atrakcje różne, na skałkę. Ale tam dojdziemy za parę dni może. Dzisiaj nie będziemy szli. Patrzcie, jak tam wysoko fajnie jest ogólnie. No i tam wrócimy jeszcze na pewno. Póki co idziemy w tą stronę.
zobaczyć tam. Dobra, przed nami jakieś Deli Rundeli, czy jak to się tam zwie. Ogólnie jest wyłączone niestety ze zwiedzania, bo jest w remoncie po prostu. Że nie trafimy tam do środka na pewno. No ale wokół jest jeszcze kilka części tego właśnie zamku tutaj, pałacu. Zaraz zobaczymy. Dobra, i tu się zaczyna już dalej zameczek, mury jego przynajmniej. W środku ogólnie znajduje się Biblioteka Narodowa, Muzeum Narodowe. Ogólnie dużo kolekcji dzieł sztuki mają i tak dalej. Tu w zameczku całym. Wchodzimy bliżej. Tu już jakieś są knajpki, widać restauracje. W środku. Co tu? Dokąd to piwnica idzie? Idziemy zerknąć. Co, nie chciałaś tu iść? Musisz już teraz. Zobaczymy, co tu mają. A zobaczymy, czy coś tu w ogóle jest, czy warto iść. Lewo czy prawo? Zawsze prawo, kurwa. Lewaki jedne. I dupa, widzicie, jak się wydymaliście? Na prawo? No nic nie ma, tędy nie przejdę raczej. Może być ciężko, no to lecimy w lewo jednak. Ale jednak wolimy 4 razy w prawo się obrócić, nie? I mamy dalej zejście. Wow! Tu mamy wyjście, kurde. Trzeba będzie się chyba cofnąć tu. Idziemy z drugiej strony przy ulicy właśnie. To chyba cofka będzie. No dobra, wróciliśmy się tutaj koło tych knajpek u góry. I jakieś remonty trwają. Kurczę, tam widzę wyżej jeszcze chodzą. I też chyba tam chcę, ale Sara już powoli wymięka, szczerze mówiąc. Słuchajcie, windy są dwie jednak. No i uważam, że warto na pewno tu podjechać. Dla samego widoku ogólnie, jak to wygląda z góry. Widać, większość jest tutaj w remoncie. No ale, ale komu to przeszkadza, nie? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Gdzie tam jest muzeum, ale też chyba jest zamknięte aktualnie. Idziemy sobie takim mostkiem właśnie tutaj wzdłuż. Zobaczcie, jak to się daleko ciągnie ogólnie. Jeszcze nie jest koniec. Dalej są wielkie tu budynki zamku. Tam jest pomnik i jakieś knajpki znowu. No to nie takie easy do obejścia, widzę. Mamy tu główną kopułkę, główny placyk. Co tu się dzieje? Widzę, ludzie odpoczywają sobie. I tyle. I co, idziemy na szybką pauzę do toalety i wracamy dalej tam, nie? Bęk. Standardowo jestem zaskoczony naprawdę pomysłowością ludzi. Rozumiem, darmowe toalety i wszystko. Ale kurwa, trochę szacunku, naprawdę, nie, żeby obsrać kurwa drzwi od wejścia i tak dalej. Wszystko zaszczane, zasrane. Nie wiem, kurwa, ciekawe, czy w domu też tak sobie szanujecie, ludzie. Żeby obsrać ścianę czy coś, rozmazać, to najlepiej jeszcze i chuj. Bo tego wam życzę ogólnie, przynajmniej tym osobom, które to zostawiły. I dobra, doszliśmy po schodkach tu na plac. No i dobra, doszliśmy tutaj, mamy pałac Sandora, który został zbudowany w 1806 roku i w którym aktualnie mieszka i sprawuje władzę prezydent Węgier. Tam widać, pilnują ich ludziki. No, zobaczymy, jak to od boku wygląda, co? Paru ziomeczków stoi. W miarę bezpiecznie się wydaje, chyba nie są zbytnio przejęci jak gdzieś w Kolumbii czy coś, że całe ulice były zamknięte, że nie można było dojść w ogóle tutaj. Dobra, tu dalej wzdłuż jest ten pałac. Ziomeczki se stoją w budeczkach, pilnują. A tu, jak widzicie, robią rekonstrukcję potężnego budynku kolejnego. Już trochę nowocześniej wygląda. Wygląda, jakby cały ogólnie na nowo stawiali tak naprawdę. Dobra, tak to z drugiej strony tu wygląda. Idziemy jeszcze na basztę, na halabasztię. Szukać Asha Ketchumba. Zaraz zobaczycie. Większość rzeczy tu w remontach widzę jest ogólnie. No trochę mnie to nie dziwi, rekonstrukcje też trwają. No ale kurczę, wszędzie te rusztowania tak dziwnie wyglądają. No i co, idziemy tam. Do tych katedr. I co, dzielą nas już praktycznie tylko schodki.
od tego. Już widzę, że można wejść na górę, co mi się bardzo podoba. Dance. Słuchajcie, cała ta halabasztia jest ogólnie basztą rybacką. Jest to twierdza ogólnie, która ma 7 wież, 19-wieczna twierdza, która ma 7 wież. No i kawiarnię jakoś tam na tarasie ma mieć. Także no, nie dziwi mnie akurat ta kawiarnia, szczerze mówiąc. No ale idziemy zobaczyć sobie. Bardzo fajnie się prezentuje póki co. I bang, jesteśmy. Pięknie to wygląda. Zobaczcie, jaka wielka twierdza. Słuchajcie, żeby tam wejść na górę ogólnie, trzeba zapłacić ponad 3 dychy. Także mam to w dupie ogólnie. Starczą mi te widoki też. I tak są dosyć satysfakcjonujące. I oczywiście tu jakiś remoncik jest obok. I tak to dalej wygląda, nie? Dobra, tu mamy drugą stronę jeszcze. Uwaga, znak. I tak to dalej się tam kręci, toczy. Idziemy. Słuchajcie, ogólnie według mnie warto sobie to zobaczyć, naprawdę. Jest bardzo ładne miejsce tutaj, budowle są bardzo ładne. Zobaczcie tam, jak to wygląda. Kurczę, może jednak się skuszę, ale 3 dyszki za wejście? Przemyślim. Słuchajcie, na szczęście tutaj jednak jest darmowe wejście, więc się szybko wczłapiemy. Bang, 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 bang. Zobaczymy. A, tu już nie będzie darmowego, dobra. Ale dotąd doszliśmy aż. Nie, ładnie to wygląda, placyk ten. Trzeba przyznać. No niestety, jak widzicie, tu już jest chyba kawiarenka. Ogólnie fajna miejscówka, żeby sobie kawkę tu wypić. I dobra, ostatni widoczek tutaj z wieży na miasto. Ładnie. Szkeczamp z halabasti. Jest tu mnóstwo różnych słodkości, a tu pani wyrabia właśnie ich też takie ciastka tradycyjne. Dobra, ewakuujemy się stąd. Idziemy chyba już coś zjeść powoli, na langoszki albo coś innego. Już schodzimy w dół, nie? I co, mamy widok z dołu, nie? Kamerka widzę już powoli pada, muszę powerbanka szybko strzelić. A co to było? Czy mało bym zapomniał, kurde, mało brakowało naprawdę. I parlamentu z drugiej strony bym nie pokazał. Słuchajcie, przyjdę tu na pewno jeszcze w nocy. Nie wiem, czy dzisiaj, czy tam jutro, ale wieczorkiem w nocy na pewno przyjdę jeszcze. No i co, my zmierzamy do knajpki gdzieś. Mamy drugi most, za nim jest ten, którym przechodziliśmy. Może tym się też uda. Niestety GPS nie pokazuje ogólnie, jakbyśmy mogli tędy przejść. Wydaje mi się, że będziemy musieli iść naokoło, że to jest tylko dla samochodów, ale może coś tam widać, zobaczymy. I co, póki co muszę na kablu lecieć z kamerką, ładujemy się. Dobra, tu mamy drugi most, niestety jak widać jest zamknięty tam i nie przejdziemy pieszo. No i co, tu mamy jeszcze widoczek z dołu, na miejsce, w którym już byliśmy. Tam, co mnie ciekawi, ta kolejka, nie widziałem jej ogólnie u góry. I można sobie wjechać kolejeczką, jakby komuś się nie chciało iść. Wiecie, wjazd na górę kosztuje 25 zł ogólnie. Nie wiem, czy obejmuje dalej to zwiedzanie, które tam było. Szczerze mówiąc, ale już według mnie powinno, bo sam fakt wjechania tą kolejeczką za 20 parę złotych jest trochę dziwne dla mnie. Tym bardziej, że tam są windy i wszystko, żeby się dostać, jak ktoś nie chce spacerować, nie? Tu z dołu są tramwaje, no i takie ładne dosyć widoczki też, ładnie mają to porobione. No i idziemy sobie wzdłuż rzeki do mostu znowu. The only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours. Ej, dobra, mamy powrót już, gościu. Co chciałem powiedzieć wam?
Zrobiliśmy już prawie 15 km, także nie wymagajcie za wiele od nas. Idziemy sobie coś zjeść, tak jak wcześniej mówiłem. I pewnie dzisiaj będziemy kończyć, bo jest sporo atrakcji, które chcemy zobaczyć jeszcze, ale no, nie chcę po 30 kg dziennie robić ogólnie. Nie? Wiem, że można wsiąść w tramwaj i tak dalej, ale mamy jeszcze parę dni, więc na spokojnie wszystko. Że bez spiny są drugie terminy, nie? Pamiętajcie. Tu macie market ogólnie, węgierski się schodzi na dół, ale no mamy to zaplanowane na inny dzień, także pamiętajcie, że to jeszcze będzie. Słuchajcie co, na pewno nie brakuje tutaj też różnych knajpek i sklepików też z pamiątkami, z różnymi rzeczami. Także no jest co robić na pewno tutaj ogólnie. Nie, byście się nie nudzili, tak wam powiem. Znalazłem uloteczkę do ice baru, w którym mają meble ogólnie z lodu, ściany z lodu i ogólnie jakieś rzeźby i drineczki różne tak dalej. I z tego co tu jest napisane, wejście plus jeden drink niealkoholowy, powitalny, kosztuje 20 euro. Mnie troszkę drogo według mnie, jeżeli chodzi o euro w ogóle, ale kurde przemyślę, to jest fajnie, to może wyglądać. Pani się prezentował ogólnie na pewno. Szerwita Square Building. Tak, szerwa zwita. Jesteśmy w knajpce z langosami. Tak to wygląda ogólnie. Jest ich typowe tutaj jedzonko. I placuszek to jest akurat węgierski właśnie, jeszcze z dodatkowym boczkiem i tak dalej. Sara ma z samym serkiem tutaj. I smakuwa. Słoneczko zaszło, już trochę chłodniej się zrobiło. Już tak ludzie się gapią na mnie, że w okularach chodzę. Co do knajpki, Retro Langos. Ponoć wiele osób ją poleca ogólnie, że trzeba to ją odwiedzić i w ogóle. Takie średnie to było. Ten placuszek taki drożdżowy z śmietaną. No i serkiem ogólnie. No ja sobie wziąłem dodatkowo coś innego jeszcze. Wiadomo, są inne opcje, jakieś tam meksykańskie, greckie. Kije, mije i tak dalej tam, no. Ale no, na moje to szału nie robi. Zapłaciliśmy 65 zł za dwa takie placuszki plus dwa napoje, dwie puszki małe. Według mnie cena jest ok, nie jest drogo, bo no, nie zjedliśmy nawet całego, nie daliśmy rady. Może nie syte, ale takie no kurczę, nie wiem, no zapycha strasznie, nie chce się jeść tego, chyba przez tą śmietanę mi się zdaje. Że polegliśmy na placuszkach. Polecamy jeden na pół. Tak, polecamy jeden na pół wziąć. O, to jest na przykład według mnie lepsze rozwiązanie. Beczka. Poszliśmy na chwilę do sklepu, już się ciemno zrobiło. Nie widzę teraz w obiektywie, że na kamerze wygląda jakby było jasno, ale jest o wiele ciemniej, szczerze mówiąc. Także zawijamy już na chawirkę. Po, po, po. Dobra, odpękaliśmy 18 kilometrów. I na dzisiaj nam wystarczy. Także dzięki, że oglądaliście. Wbijajcie na nasze Instagramy, Facebooki, chuje muje, dzikie węże. Wszystko, co jest z nami związane po prostu. I yo. Razie.